Serdecznie witam Państwa na spotkaniu pod tytułem I stworzył ich Bóg wegetarianami, czyli biblijnie o jedzeniu po stworzeniu. I w ramach tego spotkania chciałbym odpowiedzieć na pytanie, spróbować poszukać razem z Państwem odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jakaś dieta, taka dieta, którą Bóg dla nas przewidział, kiedy nas stworzył. Bo niewątpliwie jest ciekawe to, że wraz ze stworzeniem mamy pierwsze wzmianki o tym, czym mamy się żywić. Trzeba to uszanować, ale potem się coś wydarzyło, potem znowu ludzie jakby chcieli wrócić, mieli taką nostalgię za tymi dawnymi czasami. Zobaczymy dlaczego. Postaram się Państwu to opowiedzieć i zobaczymy wspólnie, czy można przy pomocy fragmentów Pisma Świętego obronić jakąś tezę mówiącą, że chrześcijanin czy też wyznawca judaizmu powinien jeść tylko to albo tamto, a innych rzeczy jeść nie powinien. Zobaczymy. Proszę Państwa. Tutaj zdjęcie, obraz Rubensa, który przedstawia raj. Mężczyzna, kobieta, nie widać tego jeszcze, bo oczywiście obraz jest o wiele dłuższy, ale na całej reszcie właściwie 3/5 tego obrazu to jest fantastyczna sceneria przedstawiająca raj, harmonię, zwierzęta, dzikie oczywiście, ale jednocześnie bardzo oswojone. Zwierzęta, które dobrze traktują człowieka i przez człowieka są dobrze traktowane. Co więcej, między nimi również nie ma jakiejś agresji. To jest wszystko, co składa się na myślenie biblijne o raju. Proszę Państwa, kiedy w pierwszym rozdziale Pisma Świętego jest mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka, to się dokonuje w pewnej sekwencji. Człowiek przychodzi jako ostatnie z dzieł stworzenia. Nie jakoby był najgorszy, ale właśnie jako ten najlepszy, który przychodzi na gotowe. Ale mamy dwa opisy stworzenia. I one troszeczkę się od siebie różnią plastyką całą takiego opowiadania. Pierwszy opis, w pierwszym rozdziale zawarty, jest, powiedziałbym, bardzo taki rzeczowy, konkretny. Ale jednocześnie nie jest to opis, nie jest to relacja z miejsca zdarzenia. On ma swoją logikę, swoją dynamikę i swoją logikę, które trzeba uszanować, jeżeli myślimy poważnie o takim dobrym zinterpretowaniu go w duchu autorów, którzy go napisali. I gdy chodzi o jedzenie, gdy chodzi o dietę, którą człowiek powinien mieć, to Bóg mówi do niego tak. Daję wam wszelką roślinę przynoszącą ziarno. Czyżby chodziło tutaj o zboże? Prawdopodobnie. I wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. Zobaczcie Państwo, że nie ma tam mowy o mięsie. I co my z tym robimy? Jeżeli jest taka moda obecnie na powrót do źródeł, do tego, co pierwotne, co natura dała i tak dalej, to w tym pierwszym opisie mamy, powiedziałbym, wzmiankę o tym, że mięsko nie jest dla nas. Co Państwo na to? No, jest kłopot, prawda? I gdyby ograniczyć się do tego tylko fragmentu, to już mamy jasną tezę, którą można bronić, że mięso nie jest dla ludzi, to nie jest dobre. Ludwiku Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą, świętej pamięci już Ludwiku. To jest pierwszy rozdział. Tutaj mamy tylko rośliny i owoce. Więc można by powiedzieć, ten drugi rozdział, w którym jest taka alternatywna opowieść o stworzeniu, mówi o tym, że Bóg stworzył w raju wszelkie drzewa, ładne z wyglądu, które nadawały się do, z których owoce należało jeść. I teraz powstaje wrażenie, i nie ma mowy w ogóle o tych innych roślinach mających w sobie nasiona. Czy wobec tego oznacza to, że według tego drugiego, alternatywnego opisu stworzenia jesteśmy frutarianami? Moim zdaniem tak, ja bardzo lubię taką dietę. Powiem szczerze Państwu, że kiedyś przez jakiś czas odżywiałem się tylko owocami, ale to też nie jest dobre. Nie dlatego, żebym był wyznawcą jakiejś sekty, kiedy mówiłem Państwu w zaproszeniu, że wykład będzie tendencyjny, bo ja i jedzenie podobno jesteśmy jak dalecy kuzyni, a gdy chodzi o niejedzenie mięsa, to tutaj bardzo skrupulatnie pilnuję tego, żeby mięsa nie jeść od 30 lat. I nie dlatego, że znowu wyznaję tu jakąś zasadę religijną, tudzież sekciarską. Ja po prostu nie lubię. Urodziłem się z taką skazą i wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że Państwa nie przejmie to, że po prostu ktoś nie lubiący mięsa będzie się za chwilę do mięsa odnosił. Postaram się bardzo obiektywnie tylko to, co Pismo Święte mówi.
A więc według tego opisu drugiego, nawet w samym trzecim rozdziale, kiedy słyszymy rozmowę kobiety z wężem, tam jest mowa o tym, to nie możecie jeść z drzew tego ogrodu? Nie, z wszystkich drzew. Możemy tylko z tego drzewa, które jest pośrodku, nie możemy jeść. Czyli co? Chodzi, właściwie tylko o drzewach jest mowa. Powstaje wrażenie, że ludzie jedzą tylko to, co na drzewach, czyli owoce. Ale okazuje się, że owoce i warzywa to jest dość współczesne takie rozróżnienie i są warzywa, które rosną również na drzewach. Tak czy nie? Chyba tak, ale to musielibyśmy biologa zapytać. Proszę Państwa, ale o czym trzeba pamiętać, kiedy się te teksty analizuje? O tym przede wszystkim, że to nie są raporty z miejsca zdarzenia i że Pismo Święte nie jest podręcznikiem biologii, dietetyki, geografii, historii, niczego takiego. Pismo Święte to jest księga teologiczna, która nie powie Państwu, że musicie koniecznie, powiedziałbym, na przykład taką wersję historii uznać albo z taką geografią się zgadzać. Pismo Święte jest księgą teologiczną i wszystko, co mówi, jest pewnego rodzaju przekazem teologicznym. Także to, w jaki sposób opowiada o stworzeniu i o jedzeniu. Innymi słowy, cała ta narracja pierwszego i drugiego rozdziału zmierza tylko do tego, żeby pokazać pewną harmonię, która istnieje między światem ludzi i zwierząt. Ta harmonia przejawia się w tym, tak ją widział autor biblijny, że w momencie, kiedy człowiek zabija zwierzęta, żeby je jeść, no to cóż, rodzi się agresja. Z tej drugiej strony, tej zabijanej, rodzi się chęć ucieczki, prawda? Normalna rzecz. Wobec tego w raju nie ma miejsca na agresję, jest tylko harmonia. A jak to inaczej opisać? No bynajmniej nie przy założeniu, że człowiek je mięso. Absolutnie nie. W naturalny sposób autor przenosi pewne doświadczenia z własnego życia na tamtą scenerię raju. I tutaj, gdzie jest agresja, no bo nie można tak chyba łagodnie zabić zwierzątka, to zawsze rodzi pewną agresję. Wobec tego na to nie ma miejsca w raju. I to jest tylko ten przekaz. Gdyby ktoś chciał się upierać, że koniecznie musimy nie jeść mięsa, bo to i tamto, bo w Biblii jest tak napisane, to proszę go do mnie przysłać. Niestety jest to argumentacja nietrafiona. Chodzi o harmonię. Chodzi o pokazanie pewnej harmonii, za którą człowiek tęskni. Ona zostaje tutaj właśnie na tym obrazie Rubensa, proszę zobaczyć. Zwierzątka fajnie się ze sobą bawią. Człowiek, mężczyzna i kobieta żyją z nimi w harmonii. O to właśnie chodzi. To jest ten obraz. Harmonia. Jedzenie jest temu podporządkowane, ale później, kiedy pojawia się oczywiście grzech pierwszych rodziców, zobaczcie, że też wokół jedzenia, że tak powiem, się to wszystko toczy. Kiedy pojawia się grzech pierwszych rodziców, następuje wygnanie z raju i już ludzie zaczynają tęsknić w pewnym momencie za tą harmonią czasu rajskiego. I potem u późniejszych autorów, u proroka Izajasza na przykład, pojawia się taka wizja dotycząca czasów przyszłych, tych mesjańskich, kiedy przyjdzie Mesjasz i wreszcie jakby zaprowadzi te same realia życia jak w raju. I tutaj ciekawa rzecz, że tutaj już nikt nie widzi tego braku harmonii, który mógłby wynikać z zabijania zwierząt. Izajasz mówi bardzo wprost w 25 rozdziale, że Bóg przygotuje w Jerozolimie taką wspólną ucztę dla wszystkich ludów, które popłyną w tamtą stronę. I co więcej, będzie to uczta z tłustego mięsa i z przedniego wina. Kochani, kto by się nie chciał znaleźć na takiej uczcie? Znaczy, ja mam z tym kłopot, ale ci, którzy sobie wyobrażają fajne spotkanie przy stole wokół mięsa, jako żywo musieli tęsknić za tym. Ale zobaczcie Państwo, że to jest też odzwierciedlenie pewnego rodzaju tęsknot ludzi tamtego czasu. No nie każdy mógł sobie pozwolić na jedzenie mięsa. W wieku VII, VIII przed Chrystusem prorocy bardzo piętnują taki system oligarchiczny. Okazuje się, że tylko jakaś wybrana cząstka, jakiś procent, dwa może, społeczności, to są ludzie, którzy żyją w dobrobycie, a cała reszta po prostu cierpi biedę, cierpi głód. Wobec tego odwołanie się do czasów mesjańskich, które mają się kojarzyć tylko z obfitością, następuje przez pryzmat jedzenia. Taki biedny człowiek, który
nie ma czego jeść na co dzień, jak usłyszy o fantastycznej, wystawnej uczcie, gdzie jest dużo mięsa, no to same dobre skojarzenia będzie miał, prawda? I czy ktoś wtedy myślał, że tam cholesterol, jakiś coś? Nie, absolutnie nie, tylko w tym ociekającym tłuszczem mięsie widziano po prostu symbol dobrobytu. To był rarytas, nie zawsze można było sobie na to pozwolić, wobec tego jak już można było, to Izajasz właśnie przy pomocy tego rodzaju obrazu kreśli czasy mesjańskie. Potem jest jeszcze jakby od tej harmonii jakby nie ucieka prorok, bo snuje te wizje obok takiego właśnie tłustego mięsa, jakby nie widział tego wynikania. Snuje taką wizję, że oto dzikie zwierzęta będą ze sobą zalegały. Wilk, baranek, krowa, niedźwiedzica. Te zwierzęta będą ze sobą w takiej normalnej przyjaźni. Tutaj jest szorstka przyjaźń. Proszę zobaczyć, jak się zaprzyjaźnił niedźwiadek z krową. Taka sytuacja, proszę Państwa, że właśnie... Ale normalnie prorok tęskni za tymi czasami i jakby następuje jego projekcja w kierunku tego, co ma nadejść, mesjańskich czasów. I on widzi je właśnie jako wielką ucztę z najlepszych rzeczy do jedzenia. I jednocześnie całą sytuację dookoła jako znowu wracającą do tej harmonii, która towarzyszyła ludziom w raju. W ten sposób nie opowiada wprost o tym, jak to będzie wyglądać, bo zobaczcie Państwo, jaki mamy kłopot ogromny z tym, żeby wyobrazić sobie niebo. Jedni widzą się śpiewającymi w chórze przez całą wieczność, inni widzą się na uczcie, bo Jezus sam mówi o takich obrazach. Chodzi o to, że nie możemy się jakby do nich przyzwyczajać, tylko przez analogię do rzeczy przyjemnych Jezus poucza, że niebo to będzie jedna wielka, fantastyczna, przyjemna przygoda. O! I spełnienie wszystkich marzeń, mówiąc krótko. I teraz wracając na chwilę od proroka Izajasza, bo to jest mniej więcej 8-7 wiek przed Chrystusem, wracamy do czasów Noego. Czyli mieliśmy tam już wcześniej ludzi, którzy wypadli z raju, zaczęli jeść mięso, ale to trochę było takie nielegalne. Mamy Kaina i Abla, i Kain jest pasterzem, który składa owce w ofierze, czyli jest zabijanie owiec. Domyślę, jeśli składa je w ofierze, to również umie zrobić z nich pożywienie. Czyli ludzie jakoś tak bez autoryzacji, to pokazuje pewnego rodzaju takie troszeczkę rozdwojenie, takie odejście od tego pierwotnego planu Bożego. Ludzie pożywiają się mięsem, to nie było w pierwotnym zamyśle i trochę jest bez autoryzacji Bożej, ale ten świat właśnie tak jest pokazany, jako staczający się ku przepaści. Kiedy już wszyscy ludzie byli tak masakrycznie źli, że właściwie tym złem zanieczyszczali również ziemię, potrzeba było, przepraszam za słowo, pewnego wódcę Pikera, który by to wszystko oczyścił. I wtedy jest potop. Pan Bóg zmiata całą powierzchnię ziemi z tego wszystkiego, co żywe, zostawiając tylko rodzinę Noego. I trzeba jakby na nowo ustalić pewne zasady. I Bóg zdaje się mówić tak. No widzę, że jak już ludzie zakosztowali w mięsku, to już nie popuszczą. Dobra, przynajmniej niech nie jedzą krwi. Mięso musi być wobec tego, od tego momentu jest to jasną regułą, że musi być, zwierzę musi być w określony sposób zabite. Tak, by z całego organizmu zeszła krew. By później przy jego przygotowywaniu mięsa, tej krwi tam nie było. Krew jest własnością Boga. To też wynika z całego opisu stworzenia. No nie mamy na to czasu, ale krew to jest równa się życie. Starożytni wierzyli, że krew to jest ta substancja życiodajna, która sprawia, że organizm żyje. A życie należy do Boga. Kto spożywa krew, rości sobie pretensje do bycia Bogiem. Dlatego nie wolno tego robić. Krew należy wypuścić ze zwierzęcia i z powrotem zwrócić ją ziemi albo ewentualnie spryskać nią lud wierzący. To może wyglądać masakrycznie, makabrycznie, ale takie były zwyczaje przy składaniu ofiar. Więc wolno już jeść wszystko, co się porusza i żyje. Proszę Państwa, to nie znaczy, że ograniczamy się do pewnej puli zwierząt. Wszystko, co się porusza i żyje. Szarańcza, owady, duże, małe zwierzęta, gady, płazy, wszystko. Wszystko można jeść, tylko uwaga, krew nie jest do jedzenia. Należy ją oddać właścicielowi, czyli nie spożywać jej w żaden sposób. Ale oczywiście Noe słyszy również w tym 9 rozdziale, że rośliny zielone to też jest pakiet.
Czyli Bóg jakby nie rezygnuje z tego, co na początku zamierzył odnośnie do tej diety. W tym pakiecie założycielskim były tylko rośliny. Ludzie potem zakosztowali mięsa. Dobra, autoryzujemy to jedzenie mięsa, tylko bez jedzenia krwi. Natomiast rośliny zielone zostają podstawą wyżywienia. I teraz można by powiedzieć, jeśli ktoś uważa, że zielenina to nie jest dla niego, bo Biblia mówi, że trzeba jeść mięso. Proszę Państwa, 9 rozdział, proszę bardzo. I tutaj mamy zrównoważoną dietę. Gdy chodzi o Mojżesza, to Mojżesz również musiał odnieść się do spraw żywieniowych. Oczywiście to jest pewna część tylko w całym pakiecie różnego rodzaju przepisów, ale to jest coś, co człowiekowi towarzyszy codziennie, bo my różne rzeczy, z różnych rzeczy możemy zrezygnować w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ale z jedzenia nie jesteśmy w stanie rezygnować. Wobec tego, jeżeli jedzenie stanie się też czynnością rytualną, a mówimy o narodzie, który wychodzi z ziemi obiecanej, znaczy do ziemi obiecanej, z ziemi egipskiej, i ten naród trzeba jakoś ukształtować, trzeba mu dać formację, to przy pomocy pewnych nakładek na jedzenie poczynionych można to zrobić jeszcze szybciej, prawda? Oni muszą w szybkim, ekspresowym tempie przejść pewnego rodzaju kurs tożsamości. Muszą być jednolitym narodem, przynajmniej w sensie wyznawanej wiary, wartości i tak dalej. Jeżeli na jedzenie nałożymy pewnego rodzaju zasady, to oczywiście dokona się to jeszcze szybciej, bo za każdym razem, kiedy będę musiał coś zjeść, muszę się zastanowić, czy religia mi na to pozwala. I tutaj rodzi się cała kwestia koszerności. W tak zwanym międzyczasie, kiedy naród wybrany jest przygotowywany oczywiście do wejścia do ziemi obiecanej, mamy przepiórki i mannę, którą byli karmieni na pustyni, czyli mięsko znowu, i manna, bliżej niezidentyfikowany produkt. Niektórzy porównują to nawet do jogurtu swego rodzaju, który codziennie rano był, nim był wyściełany ten teren, na którym byli Izraelici. Ziemia obiecana opisana jest w 13 rozdziale Księgi Wyjścia jako ziemia mlekiem i miodem płynąca. Skąd się to wzięło? Z jakim miodem? Nie było żadnego pszczelarstwa jeszcze w tym czasie. Skąd ten miód? To jest prawdopodobnie miód daktylowy, który powstaje w wyniku tego procesu obróbki daktyli i powstaje z tego syrop, który jako żywo przypomina miód. Najprawdopodobniej to było też w składzie diety świętego Jana Chrzciciela, który żywił się szarańczą i miodem leśnym, czyli takim miodem, który powstawał z obróbki właśnie wspomnianych daktyli. Być może jakieś dzikie pszczoły, oczywiście też od niepamiętnych czasów oczywiście istniały i ten miód gdzieś tam, ale zanim ludzie nauczyli się to hodować, zanim pszczelarstwo się rozwinęło, no to jeszcze jest trochę czasu. Dlaczego daktyle są pewnego rodzaju nawiązaniem do tego bogactwa, które w Ziemi Świętej, w Ziemi Obiecanej istnieje? Proszę Państwa, to jest 7 takich podstawowych produktów żywnościowych, które miała Ziemia Obiecana dać Izraelitom. 2 to są zboża, pszenica i jęczmień. Potem są jabłka granatów, winogrona, oliwki, figi, daktyle. Na temat każdego z nich można by naprawdę osobny wykład zrobić. 7 takich podstawowych produktów miały służyć wyżywieniu narodu wybranego właśnie w realiach Ziemi Obiecanej. Wystarczy wspomnieć tylko, że ten produkt stał się podstawą do produkcji wina między innymi, chociaż nie tylko wino produkowano z winogron. Więc gdy chodzi o Mojżesza, po wejściu do Ziemi Obiecanej i właściwie on sam nie wszedł, jak pamiętacie, ale Mojżesz zostawił pewne wytyczne, które opisano w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Tutaj jest bardzo dużo na temat jedzenia, mięsa, różnego rodzaju zwierząt. I z powodów dla nas nieoczywistych jest dużo dyskusji na ten temat, dlaczego na przykład Mojżesz wyłączył z tego pakietu wieprzowinę, czyli świnie. Dlaczego wyłączył je z pakietu potraw tak zwanych koszernych, czyli czystych? Nie wiemy tego dokładnie, są różne teorie, ale znowu to jest na osobny wykład. Kryteria czystości z danych zwierząt są anatomiczne bądź behawioralne, bądź nieznane. Anatomiczne to znaczy na przykład jak wyglądają ich kopyta, czy są rozdzielone, czy nie. Czy są to przeżuwacze, behawioralne tak to nazwałem, czy są to przeżuwacze, czy nie. Od tego uzależnione są przepisy związane z tym, czy można daną rzecz spożywać, czy nie można. I tego Żydzi bardzo mocno pilnują po dzień dzisiejszy.
Jak Państwo na przykład pójdą do sklepu, gdzieś jakiegoś takiego koszernego sklepu albo innego w Izraelu, to zobaczycie, że na produktach są takie certyfikaty koszerności. Ale nie tylko w Izraelu, w różnych sklepach na świecie, w takich nawet zwykłych supermarketach, dyskontach, są certyfikaty koszerności. I tam wiadomo, czy daną rzecz może spożywać ortodoksyjny Żyd, czy nie. Ortodoksyjni Żydzi, kiedy wyjeżdżają z Izraela na przykład do jakiegoś kraju, w którym spodziewają się, że będzie im trudno zachować ich przepisy związane z dietą, zabierają ze sobą mnóstwo jedzenia, koszernego właśnie. Więc to jest dla nich sprawa bardzo poważna i to jest sprawa, która decyduje także o tożsamości. Tutaj przychodzi na myśl szybko dieta Daniela, bo Państwo musieliście o niej słyszeć. To jest bardzo popularna forma odżywiania się i większość ludzi uważa ją za jakiś nie wiadomo co. Daniel, gdyby wiedział, że jego imieniem ochrzczono dietę jakąś specjalną, pewnie byłby zdumiony. Księga Daniela to jest księga pisana prawdopodobnie w II wieku przed Chrystusem ku pokrzepieniu serc, ale umieszczona w realiach VI wieku. Kiedy to Persowie, Babilończycy wcześniej, Persowie po prostu zawładnęli narodem wybranym. I to jest w realiach oczywiście babilońskich. I Daniel jest jednym z takich młodych ludzi, którzy zostali porwani ze swojej ojczyzny i na dworze króla mają być przysposobieni do życia właśnie wśród tych elit tam dworskich. I Daniel i jego koledzy nie chcą się zgodzić na pokalanie tym jedzeniem, które jest niekoszerne. Dlatego proszą nadzorcę tam kuchennego, żeby im nie dawał tego jedzenia, tylko same jarzyny i wodę zamiast wina. On boi się bardzo, że król się rozgniewa, jak zobaczy ich wychudłych takich i tak dalej. Okazało się po 10 dniach, że wcale nie wyglądają na jakichś zmarnowanych, tylko eleganckie, proszę bardzo, tutaj wypieki na twarzy, wcale nie są jacyś chudsi i tak dalej, co znowu obala pewien mit, że jedzenie mięsa albo jego niejedzenie w jakiś sposób się przyczynia do tego, jak wyglądamy w sensie obfitości. Dieta Daniela to, mówiąc krótko, nie ma nic w Piśmie Świętym na temat żadnej diety Daniela. To jest wymysł po prostu w oparciu o tą jedną narrację z pierwszego rozdziału, że chłopcy nie jedli po prostu mięsa. Nie jedli mięsa, tylko same warzywa. Taka zbilansowana warzywna dieta. Podobno przez 10 dni w różnego rodzaju ośrodkach można sobie taką przyjemność zafundować. Może by ktoś chciał spróbować. Na pewno na zdrowy wygląd to się przekłada, proszę Państwa. Obok wyrastają tradycje żydowskie, które dotyczą czasów nadprzyrodzonych, tych czasów, przepraszam, eschatologicznych, czyli związanych z przyszłością. I tutaj jest bardzo ciekawa tradycja związana z Lewiatanem i Behemot, dwoma bestiami, które jeszcze od czasu stworzenia miały istnieć na tym świecie. Lewiatan to samiczka, a Behemot to, no to cóż, to też coś w rodzaju samca, który żyje na pustyni, gdzieś na ziemi, natomiast Lewiatan żyje w morzu. Miał być jak ogromny wąż morski i, co ciekawe, miał mieć piękną skórę i według legend żydowskich, tradycje ich zawarte są w pierwszej księdze Henocha, te dwa mają być podstawą wielkiej uczty, której zaznają wyznawcy jedynego Boga. I uczty eschatologicznej, na której Bóg zrobi z tego węża, z jego skóry, fantastyczny baldachim, pod którym zasiądą przy długich stołach właśnie ci, którzy będą chcieli się pożywić mięskiem zarówno Lewiatana, jak i Behemot. Długa historia, zostawiamy to na później. Proszę Państwa, teraz idziemy do Ewangelii. Tutaj Pan Jezus, gdy chodzi o kwestie związane z koszernością, na bieżąco miał z tym do czynienia. I w Ewangelii Marka mamy takie rozstrzygnięcie, które jasno, raz na zawsze mówi, co chrześcijanin myśli o tym, co jest koszerne, co niekoszerne, co czyste, co nieczyste, co wolno jeść, a czego nie wolno. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym. I ewangelista Marek dodaje swój komentarz, tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym czasie pierwsi chrześcijanie pochodzą w dużej części z judaizmu, a w dużej części również z pogaństwa. Ci z judaizmu swoje forsują zwyczaje, tradycje, te judaistyczne, między innymi dotyczące diety. Podczas gdy tamci w ogóle tego nie rozumieją. Jak to nie wolno nam jeść tego czy tamtego? Przecież zawsze to jedliśmy i co to zmienia, że staliśmy się chrześcijanami? I właśnie to jest jakby echo tych właśnie dyskusji. Pan Jezus sam uczynił wszystko czystym, dlatego umówmy się.
Nie ma podstaw, żeby coś uważać za nienadające się do jedzenia, chyba że faktycznie jest trujące, jak taka ryba tam japońska jakaś. No to nie jemy tego, prawda? Wiadomo. W tym pakiecie różnego rodzaju rzeczy nagle zaczęły się wyłaniać także ryby. Również ze względu na popularność znaku, który chrześcijan definiował. Chleb i ryby. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich słyszymy o takiej dziwnej wizji, którą święty Piotr miał. Piotr był po prostu Żydem z krwi i kości i on również przez kilka lat jeszcze po zmartwychwstaniu, jeszcze będąc powiedzmy takim swego rodzaju biskupem, jeździł z wizytacjami do różnych wspólnot, on cały czas zachowywał koszerność. Jemu się wydawało, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. Właśnie w czasie tej wizji w Jaffo, w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, Piotr widzi jakąś dziwną taką chustę opadającą z nieba, było to w porze lunchu. Piotr był troszeczkę głodny i słyszy takie słowa: zabijaj Piotrze i jedz. A cała masa niekoszernych zwierząt na tym płótnie. Piotr mówi: ale nie, ja nigdy nie jadłem nic nieczystego, nie będę tego robił. Nie nazywaj nieczystym tego, co ja uczyniłem czystym. I to jest kolejny wątek, który Państwo usłyszą od wielu różnych zwolenników tego, że choćby tego, o czym mówiłem Państwu przed chwilą, na początku tego wykładu, że niektórzy ludzie uważają, że my musimy jeść mięso, bo Piotr usłyszał właśnie taki komunikat. Zabijaj, jedz i nie gadaj, bo ja wszystko uczyniłem czystym. Cała ta wizja ma znaczenie metaforyczne. Chodzi o to, że za chwilę później Piotr wybiera się do pewnego Korneliusza, setnika z Cezarei Nadmorskiej, który chce przyjąć chrzest, a jest to poganin. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakiekolwiek zabijanie, jakiekolwiek odżywianie się mięsem nieczystym czy czymś takim, tylko dla Piotra poganie byli właśnie ludźmi nieczystymi. Poganie byli goim, czyli gojami. I ich porównywano do psów. Ten obraz psa to jest obraz goja. Nieczyste zwierzę. Zatem nie nazywaj nieczystym tego, co ja czystym uczyniłem. To jest komunikat pod tytułem: idziesz i głosisz Ewangelię nawet poganom. Piotr miał z tym kłopot jeszcze przez długi czas. I teraz, proszę Państwa, rozstrzygnięcie tego, czy istnieje jakaś dieta chrześcijańska, czy nie istnieje. Święty Paweł miał z tym również kłopot, bo chrześcijanie w Koryncie, ci o słabszej wierze, patrzą na swoich sąsiadów, którzy chodzili do tak zwanych jatek przy świątyniach pogańskich. I tam kupowali sobie mięsko. Przecież to mięso było dedykowane jakimś pogańskim bogom. My jako chrześcijanie nie możemy tego robić. Paweł mówi tak. Jeżeli widzisz, że twój brat chrześcijanin jest słabszy w wierze, no i co tu dużo mówić, zgorszy się tym, widząc cię, że kupujesz tam mięso i jesz takie mięso wcześniej ofiarowane bożkom, to nie rób tego, ze względu na pożytek duchowy tego brata. Ale umówmy się, nie ma żadnego problemu z tym, bo żadni bogowie nie istnieją. I ktokolwiek chciałby, może sobie to dedykować nie wiadomo jakiemu tam bóstwu. Nie ma tego bóstwa, więc to działanie jest bezsensowne. Liczy się mięso, które jest po prostu darem Bożym. Możesz je spokojnie spożywać. I mówi Paweł na końcu: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na Bożą chwałę to czynicie. I to jest, można by powiedzieć, odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakaś dieta chrześcijańska jedynie obowiązująca chrześcijan. Nie ma czegoś takiego. My jesteśmy od tego wolni. To był jeden z wątków bardzo ważnych, jest w religii żydowskiej, ale w naszej już nie istnieje. Dlatego gdybyście Państwo słyszeli o kimś, kto upiera się, że chrześcijanie muszą jeść to, albo tamto, albo tego nie wolno, to nie jest to chrześcijanin, który w biblijnym nurcie się porusza. Dziękuję.